Zapiszmy ułamek zwykły 21/60 w postaci ułamka dziesiętnego. Dam Wam podpowiedź. Spróbujcie zapisać ten ułamek tak, aby w mianowniku było 10, 100, 1000 itd. Jeśli oglądałeś poprzednie filmy, to widziałeś, jak to się robi. Spróbujmy. Na pierwszy rzut oka nie wiadomo, jak zrobić w mianowniku 10, 100 lub 1000. Ale ten ułamek można skrócić. Obie liczby dzielą się przez 3. Spróbujmy. Skrócimy przez 3. 21/60 to podzielę na 3. Czyli licznik dzielę na 3 i mianownik też powinnam dzielić na 3. 21 dzielone na 3 to jest równe 7. 60 dzielone na 3 to jest równe 20. Otrzymaliśmy 7 dwudziestych. Pewnie się zastanawiasz, po co ja to robię, jak na samym początku powiedziałam, że ma być 10, 100 lub 1000, a tutaj mamy 20 i nie da się tego już skrócić. To był taki chwyt, taki trik. Mamy teraz prostszy ułamek i zwróć uwagę, że łatwo mi będzie z niego zrobić ułamek o mianowniku 100. Z 20 w prosty sposób zrobimy ułamek o mianowniku 100. Jak to zrobimy? Tutaj chcemy mieć 100. Przez ile muszę pomnożyć 20, żeby otrzymać 100? Muszę pomnożyć przez 5. Jeżeli mnożę mianownik przez 5, to licznik też muszę pomnożyć przez 5, dlatego że chcę otrzymać ułamek równoważny. 7 razy 5 to jest równe 35. Świetnie. 35 setnych. I teraz będzie mi łatwo taki ułamek zwykły zapisać jako ułamek dziesiętny. Najpierw zapisuję całości. W tym wypadku mamy 0 całości. To jest ułamek mniejszy od 1. Czyli 0 całych przecinek 0 całych przecinek i po przecinku muszę uzupełnić dwa miejsca, dlatego że w mianowniku mamy dwa zera. Czyli tutaj jedno miejsce, drugie miejsce. I w te miejsca wpisuję tą liczbę, którą mam na górze. Akurat dwie cyfry, 3 i 5. Czyli nasz ułamek dziesiętny to jest 0,35. W tym miejscu mam części dziesiąte, tutaj mam części setne. Możesz się zastanawiać, dlaczego tutaj mówię, że jest miejsce części dziesiątych, a wpisuję trójkę. Dla dociekliwych to wyjaśnię. Wszyscy już wiecie, jak zamienić, ale dla dociekliwych powiem, o co tutaj chodziło. Jeżeli mamy ułamek 35 setnych, to mogę napisać, że to jest 30 setnych, dodać 5 setnych. Napisałam to samo, prawda? A 30 setnych, jeżeli potrafisz skracać ułamki, to wiesz, że można podzielić przez 10, czyli pozbyć się tych zer, to jest inaczej 3 dziesiąte. Czyli tutaj mamy 3 dziesiąte, dodać 5 setnych. 3 dziesiąte, dodać 5 setnych. Dlatego na miejscu części dziesiątych mamy wpisaną trójkę, bo to są 3 części po jednej dziesiątej, 3 dziesiąte, a na miejscu części setnych mamy 5 setnych, bo mamy 5 razy 1 setna. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli będziecie rozwiązywać te zadania na stronie Akademika w wersji anglojęzycznej, to zamiast przecinka będziecie widzieli tam kropkę. W Stanach zapisuje się ułamki dziesiętne za pomocą kropki, czyli 0,35